Zdarzenie już jest tutaj przygotowane. Mamy dwa identyczne zdarzenia. Jednostki już jadą alarmowo tutaj na miejsce. I w momencie dojazdu sędzia główny da sygnał dźwiękowy i od tego momentu będziemy liczyć czas tutaj dla tych naszych strażaków. Przypominam, założony czas to 20 minut na wykonanie tej konkurencji. I reprezentacja województwa kujawsko-pomorskiego już na miejscu. Czekamy jeszcze na zastęp z województwa opolskiego. No i widzimy, proszę Państwa, samochód leżący na dachu. Obok niego przeszkoda terenowa, murowany jakiś płotek. Widzimy, materiały eksploatacyjne się tutaj wylewają. Zobaczymy, jak sobie to strażacy wszyscy z tym poradzą. Nie widzę, ale podejrzewam, że znajduje się osoba poszkodowana na środku. Już, proszę Państwa, mamy dwa zastępy na miejscu. Sędzia dał sygnał dźwiękowy, ruszamy z czasem i obserwujemy pracę naszych zastępów. I jak to zawsze bywa, zaczynają strażacy od rozpoznania, od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, od neutralizacji. Substancji niebezpiecznych, pewnie zaraz będzie... O, już jest w użyciu sorbent. Ratownik medyczny już nawiązuje kontakt z osobą poszkodowaną znajdującą się w środku. Daje informację, że mamy do czynienia z jedną osobą poszkodowaną. Kierujący działaniem ratowniczym to jest ta osoba w tej niebiesko-białej kamizelce. To jest osoba odpowiedzialna za przebieg całego tutaj tego działania. On tutaj nadzoruje, wydaje polecenia pozostałym strażakom i tak naprawdę decyduje tutaj o wszystkim. Widzimy, że część strażaków robi zabezpieczenie w postaci szybkiego natarcia. To jest, dla tych, którzy się nie orientują, to jest ten taki wąż zakończony prądownicą, wyciągnięty z samochodu. To jest szybkie natarcie. W razie czego, jakby doszło do jakiegoś zapłonu, to mamy wodę pod ręką. Strażacy dokonują również stabilizacji pojazdu. Widzimy, że zarówno jedna, jak i druga drużyna używają specjalnych klinów, kładają pod maski. Zaraz pewnie będą w użyciu odpowiednie jakieś podpory, pasy. Tak jak mówię, osoba poszkodowana, z nią cały czas jest kontakt nawiązywany i ona już ma udzielane wsparcie, jest informowana, co się dzieje. Oczywiście wcześniej był przeprowadzony wywiad przez ratownika, czy mamy do czynienia z osobą przytomną, nieprzytomną, w jakim stanie się znajduje, jak jest w tym pojeździe umiejscowiona, czy jest zakleszczona, czy wisi na pasach, bo często w tych przypadkach, jak samochody mamy na dachu, te osoby wiszą na pasach bezpieczeństwa, więc trzeba do tej osoby teraz bezpiecznie się dostać, wykonać odpowiedni dostęp do tej osoby i bezpiecznie, skutecznie ją przetransportować na deskach typu nosze w miejsce, w którym już takiej osobie zostanie udzielona pomoc medyczna przez odpowiednie służby ratowników. Widzimy, proszę Państwa, że każda tutaj czynność wykonywana przez naszych ratowników jest oceniana przez zespół sędziów. Sędziowie medyczni oceniają, obserwują pracę ratowników odpowiedzialnych za ratownictwo medyczne. Sędziowie techniczni oceniają pozostałych ratowników, którzy między innymi dokonują stabilizacji, zabezpieczenia, wykonania dostępu do osoby poszkodowanej, czyli będą używać urządzeń hydraulicznych między innymi. I tak widzimy dla osób, które przyszły niedawno, widzimy taką informację, że tutaj mamy rozłożone odpowiednie maty, na których jest przygotowany od razu sprzęt. Ratownicy przygotowują sprzęt, który będzie używany podczas tego działania, żeby wszystko tutaj było pod ręką. Widzimy m.in. rozpieracze hydrauliczne, nożyce hydrauliczne, rozpieracze kolumnowe, piły szablaste do przecinania blachy, czy ewentualnie szyby klejonej z przodu. I widzimy teraz, jak takie urządzenia sprawdzają się w działaniu. Zaraz będzie wykonywany dostęp i wycinane drzwi od strony tutaj kierowcy.
mają naciąć, w którym miejscu mają wyciąć blachę. Widzimy, że jedni strażacy wykonują dostęp pod tylu samochodu. Właśnie w tym momencie pozbyli się blachę tylnej, bagażnika. To uczynione są z nawiasu przy pomocy gorzyc hydraulicznych. Teraz jest przycinane słupki od klapy, więc już dostęp od tyłu tak naprawdę będzie wykonany. Strażacy z województwa kujawsko-pomorskiego to troszeczkę inny pomysł na wykonanie dostępu. Ale nie, widzę, że również pozbyli się klapy z tyłu. Nie widzimy tej osoby poszkodowanej, jak ona wykryła na pozycji, tam się znajduje. Ale to dopiero okaże się, że strażak ratownik dostanie się do środka i zrobi takie szczegółowe, dokładne rozpoznanie, bo to są środki z tą osobą poszkodowaną. Może okaże się, czy ta osoba jest zakleszczona, uwięziona, czy tylko znajduje się po prostu pisząc na pasach tylko jedzie. Proszę Państwa, chciałbym w tym momencie zaprosić drużyny reprezentację województwa dolnośląskiego oraz reprezentację województwa śląskiego, aby udały się w niskie oczekiwania, bo będą to następne drużyny, które będą brały udział w dzisiejszych zawodach. Przypominam, reprezentacja województwo dolnośląskie Wrocław i województwo śląskie Katowice. Proszę o udanie się w niskie oczekiwania. Widzimy, że cały czas strażacy używają tych narzędzi hydraulicznych, zarówno rozkładacji, jak i nożyc, aby sobie tą powierzchnię w środku zmniejszyć, bo ta praca była bardziej komfortowa i wygodna, żeby tego miejsca było więcej. Widzimy, że już tam w środku znajdują się ratownicy. W dalszym ciągu nie widzimy, jak ta osoba pojedzie znajduje w takiej pozycji. To widzą tylko ratownicy, którzy są tam w środku. Ha ha!
Nie, proszę Państwa, widzimy tutaj zarówno drużynę z województwa kujawsko-pomorskiego, jak i opolskiego, że już noszę, są już tutaj od strony klapy tylnej bagażnika, czyli od tyłu pojazdu, są już umieszczone przez ratowników. Osoba poszkodowana będzie w sposób oczywiście bezpieczny i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa i procedur na ten osób przełożona, jednak tutaj od strony tyłu samochodu będzie przez ten otwór wydobywana z tego pojazdu. Więc tutaj akurat zarówno jeden zastęp, jak i drugi to wziął podobny zamiar taktyczny, podobne rozwiązanie tego tutaj zdarzenia. Już ratownicy są w siłości pojazdu. Zabezpieczają oczywiście tę osobę przed jakimikolwiek urazami, które mieli. Transportem tej osoby, wydobyciem tej osoby z środka już tak naprawdę zarządza ten ratownik medyczny, który jest najbliżej tej osoby. I ten ratownik wydaje polecenia pozostałym. Zwróćcie Państwo uwagę, że on ją, tą osobę stabilizuje, trzymając zazwyczaj, zakładając kołnierz, trzymając tej osobie głowę i on będzie wydawał polecenia, jak tą osobę transportować, jak tą osobę układać na tej wiosce, w jakiej pozycji ją przenosić. I tak naprawdę wszyscy pozostali ratownicy słuchają tylko tej jednej osoby. Już widzimy, że jeżeli chodzi o drużynę, a praktycznie jednocześnie to się dzieje. Zarówno drużyna z kujawsko-pomorskiego, jak i opolskiego jest na tym samym etapie. Osoba poszkodowana właśnie w tym momencie, zarówno w jednej, jak i drugiej drużynie, to się rzadko zdarza, żeby tak się działo to jednocześnie, ale właśnie jest transportowana w miejsce bezpieczne. I tutaj już tą osobą zajmują się medycy, przeprowadzają badania ogólne, rozpoznają i udzielają pomocy medycznej.